Ty się jeszcze doigrasz, Sotowa. Dwójka na okres, na półrocza, potem egzaminy, których nie zdasz z takim przygotowaniem. Zostaniesz wydalona ze szkoły nie z powodów dyscyplinarnych, a za nieusprawiedliwione nieobecności, rozumiesz? W gabinecie zastępcy było ciepło. W powietrzu unosił się nikły zapach kwiatów, chyba astrów. Jak na pogrzebie, pomyślała Litka. Czy ty mnie w ogóle słuchasz, Sotowa? Do egzaminu jeszcze pół roku, odezwała się Litka, patrząc w podłogę. I myślisz, że to sporo czasu? Że jeszcze zdążysz? Od poniedziałku wezmę się do roboty, co? Nie. Litka wzruszyła ramionami i po raz kolejny doznała wrażenia, że kurteczka szkolnego mundurka jest za ciasna i pije ją pod pachami. Tylko co za różnica? Apokalipsa. Zapadło milczenie zakłócone tylko cichym, dobiegającym z kąta pomrukiem ogrzewacza. I co z tego? Odezwała się zastępnica zupełnie innym tonem. Czy to po raz pierwszy w historii? Czy po tym ma się skończyć życie? Twoje życie, Lidio? Może i nie po raz pierwszy, odezwała się Litka, sama zdziwiona własną śmiałością, ale z pewnością po raz ostatni dla wszystkich. I znów umilkła, nie odrywając wzroku od podłogi. Rysiuk zajął pierwsze miejsce w olimpiadzie historycznej i zdobył prawo wstępu na uniwersytet bez egzaminów. Litka dostała pałę z pracy kontrolnej i pałę na okres po raz pierwszy w życiu. Daremnie myślała, że w ogóle jej to nie ruszy. Bycie złą i zepsutą w pełnym półmroku i papierosowego dymu pokoju w towarzystwie takich samych wyrzutków to jedna sprawa. Inna rzecz odbierać swój dzienniczek na końcu i iść ku nauczycielskiemu stolikowi pod ostrzałem pełnych niedowierzania spojrzeń kolegów i koleżanek. Patrzeć w oczy Michajłowi Feoktisowoczowi i wysłuchiwać suchego i krótkiego jak wyrok Sotowa niedostatecznie. Podświadomie czekała na drwiny Rysiuka albo na gniewne zapytanie. Odbiło ci czy co? Rysiuk tymczasem się nie odezwał i nawet nie spojrzał na koleżankę z jednej ławki. Jakby w ogóle go nie interesowały dalsze losy najgorszej w klasie uczennicy. Spoglądając tępym okiem przez okno na boisko, gdzie średnia grupa ćwiczyła kręgi na łyżwach, Litka przypomniała sobie, jak Rysiuk nazywa uczniów 205. Prymitywy. Tak o nich mówił. Jego dzisiejsze milczenie nie było przypadkowe. Co więcej, z ławeczki równych Litka stoczyła się oto na ławeczkę prymitywów, co oznaczało, że dotychczasowa kłótliwa z nim przyjaźń skończyła się. Poczuła gniew. Celowo, choć udając, że nieumyślnie, zrzuciła książkę. Książkę Rysiuka na podłogę. Huk był taki, jakby zwaliła na ziemię żeliwne koryto. Cała klasa spojrzała na pierwszą ławkę, a Rysiuk schylił się i znów, nie patrząc na Litkę, podniósł podręcznik i pozbierał rozsypane zakładki. W wyklinanej 205 nikt nie wydawał wyroków o ludziach na podstawie ich ocen. Litka zagryzła wargi. A tam wszystko jedno. Dziś 9 grudnia. Szkoda. Zostało równo pół roku. Przed wejściem na stację szybkobieżnego tramwaju ktoś jej wsunął do ręki ulotkę. Z początku uznała, że to zwykła reklamówka albo kolejne ogłoszenie dotyczące wygodnej pracy, ale rozwinąwszy ją mechanicznie, aż się potknęła. Mężczyznę na fotografii poznała od razu, choć ulotka była czarno-biała i nie oddawała żółtowego odcienia jego twarzy. Mimo wszystko był to jednak ten sam człowiek. Tym bardziej, że w górnej części ulotki wydrukowano surowymi czarnymi literami. O czystość duszy. A w prawym dolnym rogu widać było emblemat. Stylizowany wizerunek ogarniętego płomieniami człowieka. Tak będzie ze wszystkimi. Dziewczynko, co z tobą? Nic. Wydostała się z tłumu, przylgnęła do mozaikowej ściany, drżały jej kolana. Nic. Nic. Wie i to dobrze, że dowiedziała się wcześniej. Zawsze można zdążyć najeść się na sennych środków, żeby nie zamienić się w tańczącą pochodnię jak tamten wariat.
A może nie był wariatem, może to bohater wskazujący drogę. Dzisiaj jest 21 grudnia, poniedziałek. Zostało... Ile zostało? Usiadła na wąskiej ławeczce. Przechodzący ludzie patrzyli na nią z ukosa i ze źle skrywanym zdziwieniem w oczach. I wyciągnęła z teczki dziennik. Każdy dzień zaznaczony był liczbą w kółeczku. Znaczy dziś 21. Zostało 182 dni. Nie odrabiasz zadań, bo ich nie zapisujesz? Chemica oderwała wzrok od leżącego na stole nauczycielskim dzienniczka Litki. Zadania domowe cię nie obowiązują, Sotowa? Litka zamrugała powiekami. Chemica wzięła ze stołu krwiście czerwony długopis i znów pochyliła się nad dzienniczkiem Litki, ale tym razem już w zupełnie konkretnym celu. Jeszcze przed 2 miesiącami Litka, ujrzawszy coś takiego, oblałaby się zimnym potem. Teraz nie przejmowała się już uwagami w dzienniczku. A to co takiego? Zapytała ze zdziwieniem chemica, na sekundę zawiesiwszy w powietrzu iskrzący się groźbami długopis. Na dzisiejszym wtorku zapisano liczbę 171. Na jutrzejszej środzie 170. Kolejny czwartek miał liczbę 169. Liczysz do egzaminu? Zapytała chemica, sama najprawdopodobniej pojmując głupotę takiego przypuszczenia. Litka nie odpowiedziała. Znam takie towarzystwo, oznajmiła Swietka. Prywatny domek na przedmieściu, tam się zbierają. Znam jednego chłopaka, mówi, że jak są razem, nie czują strachu. Że koniec świata będzie ostatni i taki sam dla wszystkich. On już sprzedał swój motor. Po cholerę mi teraz, mówi, motocykl. Swietka przesunęła się bliżej, dławiąc Litkę bijącym z jej ust zapachem nikotyny. A 8 czerwca, znaczy w przeddzień, urządzą sobie bal debiutantów. Sami tak go nazywają. Zbiorą się razem, zabawią się, złapią ostatni kajf i po cichutku posną. I wszystko. Litka milczała. Splatała i rozplatała palce. Pójdę do nich, odezwała się Swietka po pauzie. Popatrzę, czy jest tam tak pięknie, jak mówi ten nygus. Pójdziesz ze mną? Kiedy? Zapytała Lidia cichutko. Swietka się zamyśliła. No, jutro zmywam się z 2 ostatnich lekcji, albo w ogóle nie pójdę do szkoły. Wyśpię się. Gdzieś tak na 12 pasuje? Lidka kiwnęła głową. Szatniarka patrzyła na nią podejrzliwym wzrokiem. Lidka ostatnio dość często zabierała swój płaszcz przed końcem lekcji. I co z tego? Przy bramie stały rzędem samochody, beżowe, zielone i biało-żółte, podobne do woskowych jabłek w śniegu. Wyróżniał się tylko jeden, czarny, podobny do przyczajonej pantery. W tym wozie pracował silnik. Z rury wydechowej wydobywała się nitka spalin. Litka zwolniła kroku. W zasadzie chyba od samego początku wiedziała, że nigdzie ze Swietką nie pójdzie. Kumpela trochę poczeka, a potem pójdzie na przedmieście sama. Potem będzie jej można coś zełgać. Swietka co prawda nie uwierzy i zupełnie słusznie oskarży przyjaciółkę o tchórzostwo. Ale czy to nie wszystko jedno? Ale jeżeli nie pójdzie dziś ze Swietką, to znaczy w ogóle nie będzie miała co robić. Na siedzenie w parku za zimno, a powrót do domu o tej porze oznacza pakowanie się w awanturę. Wydawałoby się drobiazg, zwykła domowa awantura, ale mimo wszystko wcale jej się to nie uśmiecha. Niepokój okazał się tak silny, że niewiele brakowało, a wróciłaby do szkoły. Pokornie oddała swój płaszcz szatniarce i usiadła w swojej pierwszej ławce na oczach całej klasy. Czyściutkich, porządnych uczniów, którzy doskonale radzą sobie z nauką. Obok Rysiuka, który jest już prawie studentem, który wierzy, bałwan, że będzie studentem. Popiołem będzie, a nie studentem, szarym stożkiem pod ruinami gmachu liceum. A może jednak pójść ze Swietką? Podniosła zamarzniętą grudkę śniegu. Starannie wymierzywszy, cisnęła w siedzącą na płocie wronę. Chybiła. Wrona nawet nie wzbiła się w powietrze, tylko pogardliwie łypnęła na Litkę, przechylając łebek.
Zdenerwowana nie na żarty Lidka podniosła kolejną śnieżkę. Dobrze byłoby znaleźć nieco cięższą. Lidia wyprostowała się z grudką lodu w dłoni. Obok czarnego wozu stał, wetknąwszy dłonie w kieszenie długiego czarnego płaszcza, mniej więcej 40-letni nieznajomy mężczyzna. Nie, nie, Lidia go poznała. Gdzieś już widziała tę twarz. Tylko gdzie to było? Dzień dobry, Lido. Zajęcia już się skończyły? Mocniej ścisnęła swoją grudkę lodu. Rękawiczka zdążyła już przemoknąć. Stojącym obok czarnego samochodu mężczyzną był deputowany Zarudny. Kilka razy spotkała go w szkole, ale to było dawno, przed paru laty. Częściej pokazywał się teraz w telewizorze, zwłaszcza ostatnio po jesiennej próbie przewrotu. A trzasnąć by tą grudką w przednią szybę, podpowiedział jej wewnętrzny, rozweselony głosik. Fajnie by było. Co prawda te szyby są z pewnością z pancernego szkła, ale chociażby mu napaskudzić. Chociaż nie, to on może jej napaskudzić. Dopóki należy do kręgu najbliższych doradców prezydenta, ojca Sławki nie tknie żadna zaraza. Widzisz, Lidio, dawno już chciałem z tobą porozmawiać. Można? Lidka odwróciła głowę. No jasne. Szklane drzwi były pokryte rozpłaszczonymi o szyby nosami, jak muchy do miodu. Jakby przed minutą nie brzęczał dzwonek na lekcję. O czym? Słowa padły jednocześnie z grudką lodu, którą Lidka upuściła sobie pod nogi. Deputowany Zarudny uśmiechnął się, jego gęste, lekko już osrebrzone włosy sterczały niczym kolce jeża. Deputowany nie bał się mrozu i nie nosił czapki. Zresztą w samochodzie było z pewnością ciepło i wygodnie. Nie ma z nim o czym rozmawiać. Incydent został dawno wyczerpany, wedle idiotycznego określenia Rysiuka. Widzisz, Lidio, bardzo bym nie chciał, żebyś sobie myślała, że mój syn został wychowany w małpim gaju. A ty z pewnością tak myślisz, prawda?